Przede wszystkim to, co podkreślałem w dzisiejszym swoim wystąpieniu, należy przygotować się do lepszej koordynacji na wszystkich poziomach. Znaczy od poziomu Unii Europejskiej, przez poziom krajowy, przez poziom regionalny, do poziomu lokalnego. Jak pokazały ostatnie kryzysy, od kryzysu migracyjnego, przez kryzys pandemiczny, w końcu po wojnie w Ukrainie, mamy pewien problem z koordynacją tych wszystkich działań. Na początku reagują przede wszystkim samorządy i to one biorą główny ciężar walki z wszystkimi kryzysami na siebie. W związku z czym dopiero na kolejnych etapach wchodzą rządy krajowe i na końcu Unia Europejska. Należy lepiej skoordynować wszelkie działania od poziomu unijnego do poziomu lokalnego, tak żeby pomóc zapobiegać wszelkiego rodzaju kryzysom, również tym klimatycznym, energetycznym, surowcowym czy na końcu gospodarczym.